W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czy koniecznie musisz robić badania lekarskie i psychologiczne za jazdę po alkoholu. Jak nie masz ochoty robić prawa jazdy, nie masz ochoty odzyskiwać prawa jazdy, no a mimo wszystko dostałeś skierowanie z policji lub z jakiegoś urzędu. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że badania naprawko w WOMP i pracowniach psychologicznych kosztują niemało. No i być może dla Ciebie właśnie jest to znaczący wydatek jakiś finansowy, który zrujnuje budżet Twojej rodziny. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i tradycyjnie zacznę od zapytania mojego widza. Witam, mam zapytanie odnośnie badań w WOMP, a mianowicie chodzi o to, że zabrano mi prawo jazdy na okres 2 lat, czyli do listopada 2015. W ostatnim czasie dostałem decyzję o skierowaniu mnie na badania lekarskie i psychologiczne do WOMP w ciągu 30 dni od dostarczenia tej decyzji. I pierwsze moje pytanie brzmi, czy w przypadku wyników badań na moją korzyść prawo jazdy zostanie mi zwrócone? Czyli czy jak badany przejdzie te badania, że tak powiem pozytywnie, to prawko od razu mu zostanie zwrócone, pomimo że ma zabrane na 2 lata. I drugie, w przypadku, jeżeli to nie ma wpływu i mimo pozytywnych, czyli dobrych wyników, czy muszę zdawać egzamin ponownie? No i czy wybranie się wtedy na te badania jest obowiązkowe? Pytam się, ponieważ nie mam ochoty płacić Państwu pieniędzy za badania, których tak naprawdę później nie mam zamiaru wykorzystać. To jest zdawać ponownie prawa jazdy z poważaniem. I tak jak wspomniałem, najbardziej istotna pozostaje dla mnie kwestia, czy muszę te badania robić w przypadku, kiedy nie mam zamiaru podobnie zdawać egzaminu na prawo jazdy, ponieważ jest ono mi teraz zbędne. No taka mała nieścisłość, czy teraz jest zbędne, czy później będzie zbędne, ale jest to w sumie mało ważne dla odpowiedzi. I odpowiedź moja jest tutaj bardzo, i to bardzo prosta. Jeżeli nigdy w życiu nie masz ochoty odzyskiwać tego prawa jazdy, nie chcesz odzyskać tego prawa jazdy, to raczej przynajmniej dla mnie podchodzenie do tych badań i ponoszenie jakichkolwiek kosztów jest bez sensu. Po prostu prawko będziesz miał wtedy zabrane na stałe, jakąś decyzją administracyjną, najpierw sądową, potem administracyjną i na tym w zasadzie się sprawa kończy. Po prostu nigdy nie będziesz jeździł samochodem, czy tam jakimś innym pojazdem, na który to prawo jazdy miałeś. Jeżeli mimo wszystko myślisz o prowadzeniu jakichkolwiek pojazdów samochodowych, czy motocykli w przyszłości, to pozytywne przejście tych badań jest niestety podstawą do podejścia do egzaminu na prawo jazdy w WORD, czyli w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. I akurat nie w przypadku tegoż to kierowcy, kiedy zabrano mu prawko na ponad rok, konieczność dodatkowego egzaminu jest kolejną karą dla tegoż to szofera. No dochodzimy do takiego punktu, jakąż tu podjąć mądrą decyzję. Akurat nie znam kierowcę, który przeszedł badania, a następnie oczywiście badania przeszedł pozytywnie, bardzo się bał. I tak się zaczęła nasza znajomość i następnie WORD kłodzko zdawał aż 9 razy, prawda? 9 razy. Nie pamiętam ile jest teraz cena za egzamin kategorii B, ale coś ponad 100 zapewne. No i w końcu niedawno zdał, podziękował mi za jakieś wsparcie, zameldował oczywiście wykonanie zadania i mam nadzieję, i tak przynajmniej się deklaruje, że zapewne nigdy nie siądzie wypity za kierownicą. Moje prywatne zdanie, osobiście nie radzę Ci zwlekać z tymi badaniami. Wiem po sobie, ja niedawno zdawałem prawo jazdy na motocykl. Z wiekiem umiejętność poprawnej jazdy raczej nie polepsza się, szczególnie jeżeli masz jeszcze przerwę spowodowaną odebraniem prawa jazdy. Egzaminy państwowe w WORD-ach niewiele mają wspólnego z taką jazdą codzienną, z jaką spotykasz się w swoim mieście, na wsi, czy tam na jakichś drogach, po których uczęszczasz pojazdem. Tak więc dokupienie jazd dodatkowych w szkole jazdy i nauczenie się po prostu zdania pod egzamin jest konieczne. Im jesteś starszy, tym jest trudniej.
Nie jest tajemnicą, że cały ten system jest nastawiony na dojenie kierowców, prawda? Szczególnie tych, którzy jakoś podpadli. No, uczciwie trzeba przyznać ustawodawcom, że z tej drugiej strony trudno jest udawać, że jazda po pijaku, po jakichś innych używkach, czy spowodowanie wypadków jest cacy. No i że tacy kierowcy jeżdżący na podwójnym gazie nie stanowią żadnego zagrożenia dla innych użytkowników dróg, być może dla Ciebie czy dla mnie. Czyli jeszcze raz, tak reasumując to wszystko, zamę do kupy. Jeżeli nie chcesz prawka, to po prostu się nie badasz. Jeżeli chcesz je odzyskać, to nie masz wyjścia, sięgasz do portfela, sięgasz do swoich zaskórniaków, wyciągasz kartę kredytową, bierzesz gdzieś tam otrzymane skierowania i po prostu idziesz do WOMP-u, do lekarzy WOMP-u, no oraz do psychologów, do jakiejś tam pracowni psychologii transportu. Na tym kończę. Jeżeli to wideo rozwiązało Ci jakiś problem, daj lajka, daj kciuka. Udostępnij oczywiście na swoim portalu społecznościowym Facebook, Nasza Klasa, czy tam jakikolwiek inny. No również mile widziane wklejenie na swoją stronę internetową. No i już teraz zasubskrybuj mój kanał Lekarz Medycyny Pracy. Przynajmniej raz na tydzień wysyłam jakieś nowe wideo o badaniach kierowców i wtedy Ty masz okazję je otrzymać jako pierwszy, czy jeden z pierwszych widzów. Linki do subskrypcji są tutaj gdzieś po mojej prawej i po lewej stronie, i na górze, i na dole. Tak na marginesie, z wyjątkiem jakichś oczywistych sytuacji, kiedy prawko naprawdę Ci nie będzie potrzebne, nie będzie Ci konieczne, zachęcam Cię do podjęcia tego wyzwania w celu jego odzyskania. No, nie za bardzo mogę sobie wyobrazić sytuację, kiedy prawko nie jest komuś potrzebne. No może jak masz 87 lat, już wolisz się przejść do kościoła na piechotę, niż przejechać tam samochodem, czy nie chcesz podjechać do sklepu, ale no naprawdę, bez prawa jazdy jest jak bez ręki. Dojazd komunikacją jakąś miejską czy inną masową jest fatalny, kosztuje, taksówki już nie mówię. No, z tego co wiem, w najnowszej ustawie, w najnowszych nowelizacjach ustawy o kierujących pojazdami czy o prawie drogowym, kary za jazdę bez uprawnień mają się zaostrzyć. Będzie na pewno jakiś kosmos, no. A nie daj Boże, jak się coś stanie, no, jesteś po prostu ugotowany, tym bardziej, że zakaz z pewnością będzie tutaj sądowy. Także mówił Darek Kraśnicki, lekarz specjalista medycyny transportu z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. No, smutna sprawa, bo piszą mi maile różni kierowcy, jazda po pijaku naprawdę kosztuje grube tysiące. Jest to koszt kilku tysięcy złotych. Adwokaci, sąd, kary, tam diabeł wie co. Także 5 tysiaków jest na dzień dobry. Także tym optymistycznym akcentem jeszcze Cię raz żegnam i do zobaczenia wkrótce.